dobry, kreszki moje złote. Ja się nazywam Damian Maciej, a to jest kolejny vlog życia codziennego. Jeden pewnie z ostatnich, bo zbliża się koniec wakacji studenckich, czyli wrzesień się kończy. Obecnie znajduję się w Gdańsku, przy Bramie Wyżynnej, ponieważ dlatego, że będę się kuł. Tak jak w niektórych miejscach już mówiłem, chciałem wam to nagrać i dlatego jest. A tu jest fontanna bursztynu, w której nie ma jedynej polskiej nazwy, bo bursztyn to nazwa niemiecka, amber łacińska, a jantar polska. Nie ma, jest nawet jakaś taka z tych arabskich, tym szlaczkiem namalowana, a nie ma. Taka ciekawostka. To drugi raz, bo nie już zmieniły się plany, bo osoba, która ze mną miała być, coś jej wypadło, więc tamten wstęp nie pasował. Więc teraz muszę skombinować sobie wszystko sam. Będę w Stonehenge, tam gdzie robiłem sobie tunel, tylko wtedy będzie to nie było kucie, tylko cięcie. Bo tunel był raz zrobiony na 5 mm, ale byłem zadowolony, więc wróciłem. To już jest po wszystkim, właśnie zrobiłem sobie moją sztangę, mojego industriala. Peter nie zgodził się, żebym to nagrywał, bo stwierdził, że nie utrzymam, on nazwał to telefonu, bo to boli, nie bolało. Mówiłem, że to tak samo mówił mi przy tym, że też boli, poczułem tylko uszczypnięcie. Teraz bardziej poczułem takie pieczenie. No jak to coś obgaduje na tej zasadzie, że uszy pieką. No i w tym momencie troszeczkę też tu mam takie przeszorowanie na tej zasadzie. Żadnego innego uczucia nie miałem. No może jeszcze takie przepchnięcie mocniejsze, no ale dlatego, że to jest chrząstka. Poza tym coś fajne, przyjemne uczucie jak zwykle. Dopytałem się przy okazji o tatuaż. Mimo, że mówiłem, że sobie raczej nie zrobię tatuażu. To coraz bardziej jestem za i możliwe, że za rok będę go robił. A tak to co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Odeszłem trochę ogólnie dalej od tego całego salonu, bo tam kopią, potem odchodzę następną, gdzie znowu kopią, po prostu cały Gdańsk rozkopany. I nie ma gdzie normalnie wam czegoś nagrać, żeby do was coś powiedzieć, bo wszędzie tylko z tyłu było słychać, jak jakieś maszyny działają. To jeszcze raz, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam was do oceny tego filmiku, do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie widzieliście. I do pisania w komentarzach, co myślicie o piercingu, o tatuażach i w ogóle. To do usłyszenia.